Czym właściwie jest AI Get the Look i co świeżego wniesie do sklepów internetowych z modą? No dobrze, no to ja trochę pokażę to na przykładach. Generalnie jak ten klient smart dzisiaj kupuje w internecie, bo to, co powiedziała Aneta, dzisiaj jest ten klient smart wyedukowany. On wie do sklepu, wie dokładnie, czego potrzebuje do sklepu najczęściej trafia na kartę produktu, tak? Tylko no, na tą kartę produktu trafia już wyedukowany. Co to znaczy, tak? Że on wcześniej musiał sobie gdzieś sprawdzić na różnego rodzaju blogach, serwisach modowych, Pinterestie, social mediach, że czymś się zainspirować, prawda? No jest pewne grono klientów, które zanim pójdzie do sklepu, na początku robi taki research, właśnie buduje tą swoją wiedzę, edukuje się, jak ze sobą łączyć ubrania. No i to się często dzieje poza sklepem. To, co widzimy, jak odpowiadają sklepy też, no to tworzą różnego rodzaju, oprócz produktów, tworzą blogi, starają się opisywać trendy w modzie, jakby właśnie, żeby ta część też research poszukiwania klienta, edukacji klienta odbyła się wewnątrz sklepu, no bo wiadomo, jak klient jest w sklepie, jest zaciekawiony, no to jest większa szansa sprzedaży. Natomiast jakby w sklepie internetowym jakby chcemy dostarczyć to dodatkową wartość dla tego klienta, żeby on mógł się inspirować gotowymi stylizacjami, jak należy wyglądać wewnątrz już sklepu. I to, co w czym zazwyczaj pomaga sztuczna inteligencja? No, sztuczna inteligencja zazwyczaj ma dwa takie role. Zautomatyzować to, co dzisiaj my jako ludzie musimy robić ręcznie, czyli oszczędzić nam czas, oszczędzić nam koszty, zrobić to na większą skalę i zrobić to szybko. Tym bardziej, że żyjąc w świecie fashion mamy do czynienia z tym, że ciągle odzież rotuje, pojawiają się nowe modele, zmieniają się sezony, jest ten efekt fast fashion, że już nie mamy czterech sezonów, mamy kilkanaście po to, żeby był krótki magazyn. W związku z tym jakby problem inspirowania nowymi rzeczami jakby staje się dużym wyzwaniem dla sklepów, ponieważ coraz więcej czasu muszą w to angażować, jeżeli mają do tego zasoby. No i zazwyczaj jakby w sklepie internetowym jest dużo już kontentu wytworzonego i to na przykład jak mamy sobie kartę produktów, no to oprócz zdjęć produktów mamy zdjęcia gotowych stylizacji. Te zdjęcia zazwyczaj mają krótki czas życia, ponieważ jak dany produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, no to zdjęcie przestaje być aktualne, no bo już nie ma danej kurtki. I to, co robi Get the Look, tak, czyli AI stylista modowy, jest w stanie wykorzystać ten content, który w sklepie już istnieje na temat stylizacji, jak dany sklep sobie radzi zbudowanie stylizacji, inwestuje w zdjęcia modowe, do tego, żeby stworzyć taki niezależny poradnik i content. My to nazywamy właśnie Get the Look, tak? Czyli o tym będę jeszcze dalej później opowiadał, natomiast jakby wybrać z całego katalogu produktów, który jest w sklepie, inspiracje, które są zgodne z daną marką, no i te inspiracje jakby temu klientowi pokazać, umożliwić mu szybkie przeglądanie jakby różnego rodzaju pomysłów, po to właśnie, żeby ta część edukacyjna odbyła się wewnątrz sklepu internetowego, tak? Więc to jest takie pierwsze zadanie AI-a, żeby content, który jest w sklepie, przeanalizować i z tego głównie zdjęć wybrać jakby gotowe inspiracje, stylizacje, które wcześniej w sklepie też już powstały przy okazji różnego rodzaju sesji zdjęciowych i żeby można było na tej podstawie wyszukiwać różnego rodzaju inne ubrania, które się w tym sklepie znajdują. Więc dla Get the Look'a mamy tutaj dwie role, tak? W ogóle rozpoczęcie w sklepie, zautomatyzowanie procesu edukacji, żeby nie trzeba było ręcznie za każdym razem tworzyć jakiegoś wpisu na bloga, kontentu o tym, jak dana stylizacja powinna wyglądać, ponieważ już mamy ją, już ona istnieje. A druga rzecz to po prostu dać możliwość stworzenia takiego evergreen kontentu, który w połączeniu z pełną stylizacją, opisem, rotacją produktów może jakby w sklepie trwać wiecznie, ponieważ jakby automatycznie można za pomocą niego wyszukiwać ubrania z dostępnego asortymentu.